Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2 z drugą linią ułożoną w rąb. Bardzo wyraźny podział ról w środkowej strefie boiska porządkuje grę i daje pewność, że każdy zna swoje zadania, a jednocześnie występuje pełna wymienność pozycji między cofniętym i wysuniętym pomocnikiem, gdyby zaszła taka potrzeba. Obaj mogą też szybko wrócić do własnej strefy obronnej. Widzimy teraz skład gości na to spotkanie. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Gospodarze, jak wszystkim wiadomo, słyną z zamiłowania do gry wysokim pressingiem, co potrafią robić. Ale co niekiedy może się też mścić? Czy zgodzisz się z taką opinią? Absolutnie, Tomku. Wysoki pressing to ryzykowny, choć efektowny styl. Wymaga bowiem wielkiej dyscypliny taktycznej, a do tego... To musi wejść! Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Nie wrzucają, krótkie podanie. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Ma czas i miejsce na centrę. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Znakomite, prostopadłe podanie. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja, no coś wspaniałego! Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości i cała defensywa chyba też nie, ależ ma go wybrać. 2-0, gramy dalej. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Piłka przekroczyła linię boczną. Out. No i jest szansa na dobrą rzutkę. I wślizg w szesnastce. Tym razem ryzyko się opłaciło. Mają teraz szansę na kontratak. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Tomasz Kędziora.
Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Kędziora. Popow. Tomasz Kędziora. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. A teraz znakomite dogranie. Aj! Teraz pięknie to broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. I już nic z tego rożnego nie będzie. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. I mamy strzał! Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol! Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. No, to co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Wiktor Cychankow. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę, nadal może być groźnie. Czy trafi do siatki? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Mamy już zatem 4-0. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Głęboka ta centra z narożnika. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Wiktor Cychankow. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Broni bez zawahania. Łatwy strzał. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Obrońca zagubiony jak dziecko we mgle. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Ależ to była parada bramkarska, proszę Państwa. Parada trochę dla fotoreporterów, bo sędzia sygnalizuje spalonego, ale o tym wiemy dopiero teraz. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania.
Kędziora. Tomasz Kędziora. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Daleka piłka z rogu. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Nie do wiary, ależ teraz pudło. No ale może odetchnąć z ulgą, bo strzał był ze spalonego, więc i tak nie byłoby gol. Kędziora. Tomasz Kędziora. Popow. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Znakomite zagranie na dobieg. Dostał znakomite podanie. Co teraz zrobi? I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Co do milisekundy wymierzył to podanie w uliczkę, żeby nie było spalonego. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Powiększają przewagę. 5-0. Ależ zagranie! Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Dobre przerwanie akcji rywala. Kędziora świetnie ustawiony, bez trudu przejmuje teraz tę piłkę. Cychankow. Ależ zmarnowana sytuacja. Naprawdę, trudno wymarzyć sobie lepszą. Bramkarz bez problemów łapie piłkę, ale nawet gdyby tu padła bramka, zostałaby anulowana, bo mamy sygnalizację spaloną. Czy trafi? Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Uderza na bramkę. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka padła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Kędziora. Popow. Wiktor Cychankow. Udane wejście w przeciwnika. Popow. Wiktor Cychankow.
Kędziora. Popow. Wymieniają teraz piłkę cierpliwie, ale szybko. Szukają błędu w defensywie. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Popow. Tomasz Kędziora. Wiktor Cychankow. Kędziora. Popow. Tomasz Kędziora. Kędziora. Cisną, nie odpuszczają, dzięki czemu odzyskują utraconą piłkę. Popow. Cychankow. Wiktor Cychankow. Będzie miał okazję do wrzutki. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć? Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Popow. Cychankow. Kibice rozczarowani postawą gospodarzy. Wcale się nie dziwię. W tej chwili ich zespół nie potrafi nawet przejąć piłki na dłużej. Nie o taką grę chodzi. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej.